Magda Bochenek, witam Państwa w telewizji Nasza Łomża. Drodzy Państwo, właśnie w studiu w ostatnim czasie spotykamy się po to, aby przedstawiać Państwu kandydatów na naszych łomżyńskich radnych. Już 16 listopada pójdziemy do urni i będziemy wybierać lepszą Łomżę. Przynajmniej wszyscy mamy taką nadzieję i o tej lepszej Łomży dzisiaj porozmawiamy z panią Alicją Konopka, którą serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. No właśnie, drodzy Państwo, czy to się zmieni? Widzimy też postępy, które były przez 4 lata prowadzone przez naszych radnych. Dlatego Pani Alicjo, ja na początku oczywiście zapytam o podsumowanie tej kadencji, bo to jest tak, że tutaj to podsumowanie teraz dla ludzi, dla wyborców, którzy za chwilę pójdą właśnie stawiać krzyżyki przy nazwiskach przyszłych radnych, to jest najważniejsze. Co obecnym radnym udało się zrobić, a konkretnie tutaj co Pani zdaniem, jakby Pani podsumowała tą swoją kadencję, 4-letnią ostatnią? Uważam, Pani redaktor, że jest to słuszne, bo przed wyborcami należy się rozliczyć ze swojej działalności. Ja nie jestem pierwszy raz, nie byłam radną, mam porównanie i mogę śmiało stwierdzić, że ta kadencja nie należała do straconych, że była to dobra kadencja dla naszego miasta, dla mieszkańców naszego miasta, dla mieszkańców osiedla. Duży wpływ na to miała polityka proinwestycyjna, ale należy zaznaczyć, że nic się nie dzieje bez pieniędzy, że najważniejsze to są pieniądze. A w minionej kadencji pozyskanych było 155 milionów ze środków zewnętrznych, unijnych i z innych funduszy, na przykład z Ministerstwa Sportu, które były wydatkowane na proinwestycyjne działania, co widać wyraźnie w mieście Łomża. Co przez ostatnie lata tak się zmieniło, prawda? Oczywiście. Przecież my, tak, może powiem co w mieście. Wiadomo, że dokończone bulwary, które należy przyznać uczciwie mieszkańców, że zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Zbudowano 20 kilometrów ścieżek rowerowych. Wyremontowano wiele ulic w mieście Łomża. Ponadto parkingów. Dużo w mieście. Hala targowa, z której korzystają nasi kupcy. Ponadto również hala sportowa przy liceum ogólnokształcącym numer 2. I mamy naprawdę się czym pochwalić. Stadion, remont stadionu, 2 pływalnie. Czyli tych inwestycji można tu by było tak naprawdę wyliczać bez końca, ale tutaj Pani wspomniała już rzeczywiście o parkingach. Ja bym chciała, żeby Pani się też skupiła tutaj bardziej tutaj lokalnie na naszym osiedlu, bo to jest tak, że... Jest to też bardzo dokładnie istotne. I Pani już powiedziała o jednym parkingu, więc wiem, że jedna z tych inwestycji jest taką wręcz szlagierową, jeżeli chodzi o Pani kadencję teraz, jeżeli chodzi Oczywiście, ale może zacznę również od placówek oświatowych, które są na naszym osiedlu, bo to jest istotne. Jeżeli ja reprezentuję nasze osiedle, to muszę przede wszystkim dbać o sprawy naszych mieszkańców, naszego osiedla, chociaż jest istotne również, żeby nie zapomnieć o całym mieście, bo takie inwestycje niektóre to służą i wszystkim mieszkańcom miasta i ci mieszkańcy tam przychodzą, ich widać i to cieszy. Jeśli chodzi o nasze osiedle, to termomodernizacja szkoły podstawowej numer 9 i gimnazjum numer 8, szkoły podstawowej numer 10, gimnazjum numer 2, termomodernizacja przedszkola numer 10. Ponadto wykonano parking przy kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, to też jest na naszym osiedlu. Przy ulicy porucznika Łagody wykonano generalny remont ulicy Piłsudskiego, szosy Zambrowskiej, Zawadzkiej i Przykoszarowej wraz z wybudowaniem również na naszym osiedlu ścieżek rowerowych. Co, bo to zawsze jest tak, że na wszystkie inwestycje pracują wszyscy radni. A co Pani uważa za swój taki osobisty sukces? Za taką rzecz, do której się Pani najbardziej przyczyniła i dzisiaj właśnie Pani cieszy się, że został osiągnięty? Ja uważam tak, że w Radzie nie można powiedzieć, że jest to sukces tylko jednej osoby. Bo ja mogę przyznać szczerze i radni, którzy kandydowali z naszego osiedla i zostali radnymi, że na przykład inwestycje, które zostały wykonane na naszym osiedlu i służą naszym mieszkańcom, powstały przede wszystkim z inicjatywy radnych tutaj mieszkających. Bez żadnych uzgodnień partyjnych. Należało jednak uzyskać w Radzie większość dla poparcia tych inicjatyw. I wydaje mi się, że jest to naprawdę duży mój sukces jako radnej. Z jakimi problemami w takim razie boryka się miasto i jak je rozwiązywać?
Największym problemem miasta to jest bezrobocie. Co prawda, należy też powiedzieć, że nie jest tylko problem miasta Łomży, tak jest, jest to problem regionu, ale jest to faktycznie duży problem, bo mimo że poprawiły się warunki, na przykład dla rozwoju sportu, rekreacji, to mieszkańcy, ludzie uciekają z miasta Łomża. Pozyskujemy środki, budujemy stadion, Mosir, i tam zatrudniamy ludzi, to jest prawie 100 ludzi. Natomiast nie mamy wpływu na to, że zakłady pracy zwalniają ludzi, bo na to miasto nie ma wpływu. To trzeba sobie jasno powiedzieć, uczciwie wobec wszystkich ludzi, bądź na tworzenie nowych przedsiębiorstw. Też nie mamy wpływu, ale poprzez prorozwojową politykę, między innymi poprzez stosowanie zwolnień z podatków, też w mieście powstało przez 2 lata więcej przedsiębiorstw o 132 niż zostało rozwiązanych, bo były i rozwiązywane, na przykład 1000, ale powstało więcej o 132 przedsiębiorstwa, też tworzy się tu miejsca pracy. Ale myślę, że bezrobocie to nie wszystko, prawda? Ważnym problemem jest chociażby brak mieszkań komunalnych. Jest to faktycznie też dylemat miasta, bo nie wszystkich jest stać, bo miasto nie jest bogatym miastem. I brak jest w mieście budynku komunalnego dla ludzi najuboższych. I wydaje mi się, że właśnie ten problem trzeba byłoby rozwiązać. W budżecie miasta wydaje mi się, że przynajmniej 2 budżetach, zapewniając środki finansowe na zbudowanie takiego budynku. Nie wiem, czy to przez rok, to trzeba być realistą, by się nie udało, to w 2 kolejnych budżetach należałoby ująć, zaplanować pieniądze na budowę takiego budynku. Oczywiście wszyscy za to będziemy trzymać kciuki, bo tutaj prezydent również zapowiadał, że taki blok to jest priorytet, ale ja, ponieważ pani ma ogromne doświadczenie w Radzie, to już nie pierwsza kadencja, a któraś z rzędu, tutaj nie chcę też mówić, żeby nie zdradzać wieku, bo jest pani kobietą, więc tutaj powiemy, że z ogromnym doświadczeniem jest pani Alicja Konopka, ale w takim razie pani również obserwuje i młodych ludzi w Radzie, i tych swoich kolegów, którzy od samego początku są z panią. Jakie cechy w takim razie powinien mieć radny? To znaczy młodość jest wskazana na pewno, ale to musi jakby iść w parze, bo to jest wymiana pokoleń. Musi być i młodość, ale przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, uczciwość i aktywność. Radny musi być uczciwy i też aktywny, bo cóż znaczy taki radny, jak w całej kadencji tylko siedzi. No właśnie, ja muszę przyznać, że w Łomży jest 23 radnych, prawda? A tak kiedyś wspomniałam, że potrafię wymienić 16 czy 17 nazwisk, bo reszty po prostu nie pamiętam ze względu na to, że nie są, tak jak pani powiedziała, aktywni. Ale ja tutaj zapytam panią również o aktywność taką pani, bo jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to tej aktywności chyba u pani również brak, bo ja nie widziałam pani banerów porozwieszanych właśnie na płotach, które rozdzielają drogę. Pani redaktor, jeżeli chodzi o to, to na pewno tak, bo ja jestem przeciwniczką czepiania banerów, zwłaszcza na tych tak zwanych płotach. Bo tak, pierwsze dla mnie byłoby to upokarzające, takie poniżające. Po drugie, zaśmieca to miasto. Nie jest to dobry wizerunek miasta. Po trzecie, wydaje mi się, że nawet zagraża bezpieczeństwu. To prawda. Ja uważam, że najlepszym kontaktem z ludźmi to jest właśnie ciągły kontakt w trakcie kadencji. A nie przez ostatni miesiąc. Oczywiście, bo co to da jeden miesiąc, że się poczepia banerów i wszystko. Uważam, że ja miałam już jednak, mówię, że nie pierwszą kadencję, ciągle z ludźmi kontakt na bieżąco. Starałam się ich słuchać, bo to jest, wydaje mi się, że ważna cecha, słuchanie ludzi. I starałam im się pomagać, rozwiązywać ich problemy. I jakoś nie poczepiam, bo ja nigdy nie czepiałam banerów. I tylko słowo powiem, że jakoś ludzie potrafili na karcie do głosowania znaleźć nazwisko. Wydaje mi się, że kontakt. Ale właśnie pani mówi, że kontakt, a jestem przerażona również jedną taką sytuacją, która ma teraz miejsce. To jest takie chodzenie od drzwi do drzwi radnych i ja powiem szczerze, że ja już teraz wręcz nie otwieram domofonu, bo się boję, czy to nie jest kolejny radny, który chce mnie przekonać na swoją kandydaturę, a ja wiem, na kogo mam głosować. Ja też, pani redaktor, tak uważam i nigdy nie stosuję takich metod i stosować nie będę, bo wydaje mi się, że ludziom się zakłóca ich spokój, ich intymność. Nie można tak robić.
miało się czas, a jeżeli nawet ktoś pierwszy raz, to też robić to należy z umiarem, naprawdę. Ja jestem przeciwniczką również tych nawiedzania tych mieszkań. Pani podsumowała właśnie w kilku słowach. Ja myślę, że to i tak mało, bo pewnie mogłybyśmy tutaj rozmawiać przez cały dzień, ale w takim razie na pewno są pomysły o to, co będzie pani robić w przyszłej, jeżeli zostanie pani radną, o co by pani zabiegała, jeżeli to będzie kolejna kadencja. Uważam, że bardzo istotną sprawą jest właśnie rozwiązanie problemu bezrobocia. I powstała tak zwana ta strefa suwalska, podstrefa. I myślę, że na razie nie przynosi ona takich widocznych efektów, ale już jest tam ponad 7 hektarów gruntów oczekujących na inwestycje i tam będą tworzone miejsca pracy. Już jedna u nas spółka powstała i prawdopodobnie już zatrudni 30 osób. To nie od razu wszystko się uda zrobić, ale należy o to dbać, bo to jest też jedna szansa na walkę z bezrobociem w mieście. Ponadto uważam, że trzeba stwarzać preferencyjne warunki dotyczące podatków po to, żeby ludzie z naszego miasta nie wyjeżdżali, choć mówię, że nie jest to tendencja tylko w mieście Łomży. Należy rozsądnie wydatkować każdą jedną złotówkę. I wydaje mi się, że o to należy bardzo dbać, bo wiadomo, że środkami unijnymi należy również liczyć się z tym, że tych środków będzie coraz czym dłużej, tym mniej. No i dlatego też trzeba liczyć dokładnie każdą złotówkę. Kontynuację na pewno rozpoczętych inwestycji. To już na naszym usiedlu, ale też ważne, wykonanie przejścia bezpiecznego z kierunku ulicy Porucznika Bagody w kierunku szkoły numer 10. Ja myślę, że naszych tutaj telewidzów najbardziej właśnie interesują to, co pani zmieniłaby na tym osiedlu, więc to przejście jest bardzo ważne, rozumiem. Bo tam jest trudno wyjechać, trudno przejść, no i też niebezpiecznie. Wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne. I jeszcze jedno, że prowadzenie polityki to zresztą nie konsumpcyjnej, tylko prorozwojowej. Też trzeba na to zwrócić większą uwagę. To znaczy nie można negować, że nie było polityki proinwestycyjnej, ale może. Zawsze można coś zrobić coś lepiej, zrobić lepiej, żeby konsumpcja nie była tutaj najistotniejsza. I uważam jeszcze, że rozwiązywanie wszelkich bieżących problemów, a do tego trzeba słuchać ludzi. Należy po prostu oczekiwać od ludzi, co jeszcze na przykład na tym naszym osiedlu można potrzebne. Powiedzieć. Dlatego też nie bardzo rozumiem, że z innych osiedli ludzie kandydują w naszym okręgu wyborczym. Naprawdę. Bo jak on będzie dbał o nasze osiedle, jak on nie zna tych problemów, po pierwsze. Po drugie, nie spotyka się tutaj na co dzień z ludźmi i zawsze on będzie tam dbał, gdzie on mieszka. Dlatego też się nad tym zastanawiam. To nawet prawnie chyba powinno być w końcu unormowane, bo rzeczywiście to jest jednak problem taki, jest problem, prawda? Jest. I my myślę, że przed tymi urnami, będąc 16 listopada, będziemy mieć właśnie taki problem. Ale to już tak, pani Alicjo, na koniec, bo przyznam szczerze, że jest pani pierwszą kobietą, z którą się spotykam właśnie w telewizji Nasza Łomża, która startuje z naszego tutaj osiedla do Rady Miasta. To już tak prywatnie bym chciała panią na koniec zapytać, bo jednak kobieta, oprócz tego, że codziennie jest pani właśnie pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli takiej bardzo odpowiedzialnej funkcji i pracy, to na pewno prywatnie jest również jakieś hobby i jest chwila dla siebie. Tak, pani redaktor, ale od razu powiem, że tak. Doświadczenie w pracy administracji to mam też długie, bo ja pracowałam dość długo w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Natomiast teraz w ZUS-ie jestem naczelnikiem Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. No może chciałabym zwrócić uwagę na ten aspekt, że właśnie ta sfera ludzka jest mi bliska, bo ja się na co dzień spotykam z problemami. Bo jeżeli nawet w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, to sama nazwa wskazuje, a również i w ZUS-ie, instytucji tak może ocenianej ogólnie nie najlepiej, ale też mam możliwość pomocy ludziom na co dzień, bo ja się spotykam po prostu z ludzkimi problemami. Bo jeśli człowiek zostaje bez niczego,
to należy znaleźć rozwiązania prawnego, żeby człowiekowi podpowiedzieć, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. I ja naprawdę staram się to robić na bieżąco, zawsze, ludziom pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o tą sferę osobistą, no właśnie, to mam takie wrażenie, czy ma pani chwilę dla siebie? Tak, tylko może to do mnie nawet nie pasuje, bo ja jestem taka dość konkretna, co też cenię tę cechę. To znaczy krótko i na temat. Za dużo mniej słów, a więcej treści, uważam ja tak. Natomiast akurat moim hobby to jest poezja i muzyka. Bardzo ładnie. Co, bardzo może się cieszę, do mnie no właśnie. Nie, może do ja mnie tutaj, nie pasuje. To. Pasuje do każdej kobiety. Myślę, że poezja i muzyka pasuje. Ja tylko tutaj dodam, że chyba tej wrażliwości właśnie pań brakuje nam w Radzie, bo zawsze jest więcej panów, drodzy państwo. No właśnie, a już tak zupełnie na koniec. Gdzie pani szukać? Na jakiej liście? Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Łomży. Okręg numer 4. Lista numer 14, pozycja numer 1. Jedynka. Jedynka. Pierwszy raz jestem. Jedynka. Czyli Razem dla Łomży musi pani kochać Łomżę. Bardzo kocham. Ja kocham. Mnie serce bije mocno, jak wracam z innego miasta i znajduję się, już widzę Łomżę. I nawet jak na momencik pojadę gdzieś, naprawdę. Dzisiaj wracałam z Białegostoku i jak widzę te piękne widoki, od razu mi serce bije. I ja myślę, że tymi słowami warto zakończyć naszą rozmowę, pani Alicjo. Dziękuję bardzo i oczywiście życzę powodzenia, a 16 dowiemy się, kto właśnie przejdzie do naszej łomżyńskiej rady i zapytamy panią. Ja również serdecznie dziękuję i może jeszcze słowo do telewizów, do wyborców. Jeżeli państwo uznacie, że warto mnie obdarzyć zaufaniem, to bardzo proszę o głos 16 listopada. Dziękujemy, drodzy państwo, za uwagę. Oczywiście 16 zachęcam, aby pójść do urn. Magda Bochenek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.